Dobrze, to dzisiaj bierzemy na warsztat jedną z najtrudniejszych ksiąg Biblii. Księgę Kocheleta, Księgę Starego Testamentu, Mędrca Kocheleta, którą wielu uważa za taką księgę trudną, nawet najtrudniejszą. Niektórzy mówią, że w ogóle niepożądana księga w Biblii. No i właśnie będziemy chcieli sobie zadać pytanie, co ta księga robi w Biblii, skoro ona nie pasuje do takiego poukładanego biblijnego obrazu świata. O czym sobie zaraz powiemy, tu pewne rzeczy będę pokazywał na prezentacji. Dla przykładu dwa cytaty wielkich badaczy ksiąg mądrościowych, ksiąg biblijnych, m.in. Gianfranco Ravazzi, kardynał. Pisze tak, że księga Koheleta jest najbardziej oryginalną, a jednocześnie najbardziej skandaliczną księgą Starego Testamentu. No więc mamy do czynienia z księgą skandaliczną. Zaraz zapytamy się dlaczego. Inny taki wielki badacz, Roland Murphy, też wielki badacz, badacz ksiąg, ksiąg właśnie mądrościowych, mówi, że to jest księga antymądrościowa. Chociaż znajduje się w zbiorze biblijnych ksiąg mądro, mówiących o mądrości, to właśnie Murphy nazywa ją księgą antymądrościową. Inny taki cytat, który mówi tak: Księga Kocheleta burzy poukładany biblijny obraz świata w którym życie jest błogosławieństwem Bożym, a Bóg miłującym i aktywnym stworzycielem oraz daje się poznać człowiekowi, pozostając w nim, w, z nim w bliskiej relacji. Takiego Boga i takiego spojrzenia na świat nie znajdziemy u tego biblijnego mędrca. To jest akurat cytat z mojego artykułu, bo tam też pisałem na temat Księgi Koheleta kiedyś. Można sobie ten artykuł ściągnąć, znaleźć na Akademia Edu. Natomiast rzeczywiście te głosy czy to ten cytat z mojego tekstu, czy wielu badaczy właśnie zastanawia się, co ta księga robi w Biblii i jakby jaka jest rola tej księgi, która rzeczywiście jest taką księgą bardzo polemiczną, z wieloma tradycyjnymi ujęciami zawartymi w Biblii co do obrazu Boga, co do obrazu świata, co do obrazu człowieka. Nawet podam taki przykład, sprawdzałem to kiedyś, jeżeli chodzi o wykorzystanie liturgiczne w kościele katolickim. Mamy osiem lekcjonarzy, prawda, na czytania, czy to zwykłe, na niedzielę, czy na święta i tak dalej. I wśród tych ośmiu lekcjonarzy, czyli na wszystkie możliwe liturgiczne jakieś uroczystości, Księga Koheleta jest cytowana, czytana tylko trzy razy. Tylko trzy razy. Kiedy inne księgi, dla porównania, na przykład Księga Rodzaju czy nie wiem, Księgi Królewskie, są cytowane czy czytane kilkadziesiąt razy. Kil niektóre kilkanaście, niektóre kilkadziesiąt. A księga Koheleta w całej historii można powiedzieć tutaj liturgii Kościoła katolickiego jest czytana tylko trzy razy, co, co, co rzeczywiście pokazuje, że ta księga jest trochę taka no, niewygodna, niewygodna. Ta księga jest dość trudna w odbiorze. Też można by tak powiedzieć, też to fajnie widać, jak się patrzy na podręczniki teologii biblijnej, czy różne książki o Biblii. To księga Koheleta albo jest w ogóle pomijana w takich powiedzmy sumarycznych teologiach biblijnych. Albo wyrywkowo dokonuje się pewnych cytatów z księgi Kocheleta, jakby nie biorąc pod uwagę całości księgi. Innymi słowy, księga Kocheleta jest w teologii biblijnej trochę, ja to też nazwałem kiedyś w artykule, takim kamykiem w bucie. To znaczy uwiera. To znaczy ta księga trochę nie pasuje, właśnie tak jak tutaj zresztą mówię, do tego poukładanego obrazu świata, gdzie wszystko jest błogosławieństwem Bożym w życiu, gdzie wszystko prawda, ma swój porządek, gdzie świat rządzi się sprawiedliwością, Bóg za dobre wynagradza, za złe karze. Prawda? Inaczej jest inaczej. inny Los czeka sprawiedliwych, inny Los czeka, prawda, bezbożnych. No to w tych i innych wielu tematach kochelet będzie tutaj no, bardzo polemiczny i bardzo taki ostry głos zabierał. No i właśnie, co ta księga robi w Biblii? Co ta księga robi w Piśmie Świętym? Otóż jest to jedna z ksiąg mądrościowych. Czyli mamy w Starym Testamencie korpus ksiąg mądrościowych, w tym kanonie katolickim wyróżniamy siedem, dokładnie siedem ksiąg mądrościowych. Wiemy, siódemka to jest liczba święta, liczba Biblii, liczba Boga, liczba pełni, tak? Mamy księgę przysłów, księgę psalmów, księgę Hioba, mamy pieśń nad pieśniami, mamy właśnie księgę Kocheleta, mamy księgę Syracha oraz księgę mądrości. Te dwie ostatnie księgi to są tak zwane księgi deuterokanoniczne, czyli one są uznawane w Kościele Katolickim jako księgi natchnione, księgi Obecne w kanonie, natomiast w, no, w świecie żydowskim i w kościołach protestanckim, w kościołach protestanckich te księgi są uznawane jako apokryfy, nie, są, nie, nie wchodzą do kanonu. Ale tak czy inaczej, jeżeli mówimy o siedmiu tych księgach, to można by od razu taki obraz zbudować. Mamy siedem ksiąg mądrościowych w Biblii Starego Testamentu. To jest trochę tak, jak mówi autor najstarszej chyba księgi mądrościowej, księgi przysłów. Mówi coś takiego, że właśnie mądrość personifikuje mądrość. Mądrość jest ukazana jako pani, jako ta, która jest budowniczą, budowniczym. Jest, mówi mędrzec, mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn. Mądrość mądrość to jest po hebrajsku chochma, po grecku sofia. Obydwa terminy są żeńskie. A więc mądrość jest personifikowana czy ukazywana jako pani, jako osoba, jako kobieta, właśnie. Która buduje piękny gmach, taki budynek, czy świątynię na cześć właśnie mądrości, bo to jest wielka sprawa w Biblii mądrość. To jest w ogóle temat na inny odcinek, właśnie czym jest mądrość Starego Testamentu, mądrość biblijna, o co chodzi w księgach mądrościowych, to może kiedyś o tym nagram odcinek. Ale generalnie w tym obrazie właśnie mądrość buduje sobie taką świątynię i wyciosała siedem kolumn. Te siedem kolumn, to właśnie można by powiedzieć, że to są te siedem. Ksiąg mądrościowych. Przejdźmy właśnie do księgi Koheleta i, i zadajmy sobie to tytułowe pytanie: co ta księga robi w Biblii? Skoro, jak powiedzieliśmy, ona burzy taki tradycyjny biblijny porządek i nie zgadza się, nie pasuje, jest takim kamykiem w bucie dla biblijnej teologii, jest prawie nieobecna w czytaniach liturgicznych, podczas mszy czy innych uroczystości w kościele katolickim. Księga jest czasem, powiedzmy, cytowana, ale najczęściej właśnie cytowany jest to, ten cytat, który tutaj. Pokazuje, zresztą wszyscy go znają, chociażby już ze szkoły, ze szkoły średniej, marność nad marnościami, prawda, mówi Kohelet, wszystko marność. Po hebrajsku w oryginale to brzmi Hawal HaWalim Wehakol Hawal. To jest oczywiście, to tłumaczenie marność jest oczywiście tłumaczeniem tego łacińskiego zwrotu, czyli zwrotu, który pojawił się w wulgacie świętego Hieronima, vanitas vanitatum et omnia vanitas. I może już tutaj, zanim zadamy to tytułowe pytanie o, o trudność tej księgi i, i trudność jej interpretacji, to może od razu wyjaśnijmy, że to tłumaczenie marność no, nie jest najszczęśliwsze, nie jest najlepsze. Ono rzeczywiście pochodzi z tego łacińskiego terminu vanitas, i przyjęło się w języku polskim i pewnie trudno będzie je zmienić. Ale rzecz, Chociaż vanitas też po łacinie ma wiele znaczeń. Natomiast hebrajskie hewel, bo tutaj jest. Ten, ten leitmotiv tej księgi to jest właśnie to słowo, które pada w tej księdze aż 38 razy. Więc bardzo często to słowo się pojawia. Sprawdziłem sobie nawet w słowniku synonimów, tak, po prostu, żeby sprawdzić słowo marność. I proszę zobaczyć, że marność, jakie nam niesie konotacje? Słownik synonimów, marny to jest jaki? Mizerny, zły, pośredni, smętny, do niczego. Mierny, nijaki, bezwartościowy, czyli generalnie słaby. Tak Marność oznacza, że oznacza coś, co jest po prostu beznadziejne, słabe. Jeżeli faktycznie potraktujemy, że Kohelet wiele razy w tej księdze mówi o marności świata, o marności wszystkiego, że wszystko jest po prostu marność, marnością, to rzeczywiście no, Kohelet będzie taką księgą bardzo pesymistyczną będzie taką księgą takiego, można powiedzieć, zgorzkniałego starca. Dla którego po prostu nie ma żadnej radości życia, tylko wszystko jest po prostu marnością. Tymczasem hebrajski termin Hewel, proszę wiedzieć to, i proszę sobie to gdzieś zapamiętać, on tak naprawdę oznacza coś konkretnego, tak jak wiele hebrajskich terminów, one wywodzą się od bardzo konkretnych rzeczy, i Hewel pierwotnie oznaczało dym parę wodną. Tak, czyli coś, co jest, ale tak. Y jest bardzo konkretne przez chwilę, ale za chwilę znika, za chwilę tak jakby ja nie mogę tego uchwycić, nie mogę tego wziąć do kieszeni, nie mogę tego zamknąć w garści, tak? Coś, co za chwilę się rozpływa i tego już nie ma. Czyli chyba lepszym tłumaczeniem, zresztą znalazłem takie fajne tłumaczenie, bo szukałem tłumaczenia dobrego właśnie, które by zastąpiło to klasyczne, znane nam marność nad marnościami, prawda? I znalazłem wśród wielu różnych tłumaczeń, większość powtarza to tłumaczenie marność, no bo ono się bardzo mocno jakby tak wpisało w normy języka polskiego. Natomiast znalazłem fajne tłumaczenie, to jest przekład ekumeniczny, Biblia Ekumeniczna, myślę, że niektórym znana. I mamy między innymi księgi dydaktyczne Starego Testamentu właśnie w Biblii Ekumenicznej. To jest ekumeniczne dlatego, że Tutaj tłumaczami są profesjonaliści czy badacze z różnych jakby kościołów, nie tylko powiedzmy, katolicki, czy nie tylko jakiś tam prawosławny, ale z różnych kościołów. I właśnie w tym, w tym przekładzie ksiądz profesor Barcki, Krzysztof Barcki, zresztą mój znajomy, dokonał świetnego tłumaczenia tej hebrajskiej formuły Hawal, Hawalim, we haval". Hawal. Tak jak powiedzieliśmy, Hawal oznacza dym parę wodną, a więc raczej nie oznacza czegoś, co jest beznadziejne, bezwartościowe, co jest w ogóle do niczego, tylko raczej oznacza coś co jest ulotne, coś co jest takie przemijające, coś co jest takie nieuchwytne w pewnym sensie, nie? I właśnie Ksiądz Barski tłumaczy w księgę Koheleta ten wzrost nie tyle marność nad marnościami, tylko mówi tak: ulotne, jakże ulotne. Wszystko jest takie ulotne. I to tłumaczenie jest świetne, bo po pierwsze słowo ulotność czy ulotne Dobrze ujmuje ten hebrajski obraz właśnie tej, tej pary wodnej, czy tego dymku, który jest i za chwilę po prostu znika. Nie? Czyli z jednej strony bardzo dobrze fajnie to ujmuje, a po drugie pięknie też poetycko właśnie wyraża, wyraża tą formułę. Jeszcze jeden taki przekład, który, w którym znalazłem coś podobnego, to jest tak zwany przekład dynamiczny. To jest księga kocheta oraz w przekładzie dynamicznym. I tu też, y, co ciekawe, dość fajne tłumaczenie się pojawiło, już to przeczytam. Mianowicie pojawia się tłumaczenie takie. Wszystko, co, co człowiek czyni sam z siebie, jest bardzo ulotne. To tłumaczenie też jest dobre, dlatego, że właśnie korzysta z tego słowa ulotne, chociaż jest, chociaż jest mniej poetyckie. Ono już nie wyraża tej poetyckości, to co wyraża właśnie przekład yy, yy, Biblii Ekumenicznej. Nie? Ulotne, jakże ulotne. Wszystko jest takie ulotne. A więc pierwsze sprostowanie, i, pier... i to jest ważna rzecz, ja oczywiście nie będę dzisiaj wchodził w analizę tej księgi, bo to zupełnie nie jest mój temat, ja tylko chcę zwrócić uwagę na niesamowitą trudność, niezwykłość i taką skandaliczność tej księgi, ale gdybyśmy chcieli kiedyś zrobić wykład o tej księdze, to trzeba by powiedzieć, że rzeczywiście to słowo Hewel, które my tłumaczymy jako marność, ono ma bardzo wiele różnych znaczeń. Właśnie przede wszystkim oznacza taką ulotność, nietrwałość, przemijalność, taką znikomość rzeczy też oznacza na przykład absurd. To znaczy, jako mówi tak, że widzi, że coś się dzieje tak i coś się dzieje zupełnie niezrozumiale dla niego, coś się dzieje w taki sposób, czego on zupełnie nie rozumie i mówi, to jest hewel. Hewel oznacza w, w tym przypadku po prostu yy, taki absurd, bez bezsens. Nie? Czasem, a, czasem hewel oznacza nicość, Więc, yy, czy takie nieistnienie. Na przykład bożki, bogowie są hewel w Biblii. Nie? nie istnieją. Więc hewel ma tak naprawdę wiele znaczeń i owszem, słowo marność gdzieś tam wpisuje się w jedno, ze znaczeń, ale na pewno nie jest znaczeniem podstawowym. Na pewno nie jest znaczeniem podstawowym. Już samo w ogóle hebrajski w tym hebrajskim zwrocie popatrzcie hewel, ch. To jest podmuch, nawet w tym słowie słychać, można powiedzieć znaczenie tego słowa. Hewel to jest po prostu jakiś podmuch wiatru, jakieś tchnienie, które słyszymy, jest, a za chwilę tego nie ma. Nie? I zresztą Kohelet, co ciekawe, to może jeszcze pokażę jeden fragment z księgi Koheleta, Mianowicie właśnie Kohelet pisze, to jest akurat pierwszy rozdział właśnie księgi Koheleta, i Kohelet pisze o tej przemijalności. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? To jest pierwszy rozdział właśnie zaraz po tytule, po tym stwierdzeniu właśnie ulotne, jakże ulotne, wszystko jest takie ulotne. I Kohelet mówi tak: Pokolenie przychodzi i pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Czyli Kohelet pokazuje, że tak naprawdę pewną przemijalność ludzkiej. Kondycji, to znaczy, on tu fajnie później to gdzieś mówi jeszcze, że to, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie, więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Góry trwają, tak? Człowiek się wejdzie na górę, zobaczy piękny widok, ale po 200 latach góra już nie będzie pamiętać, czy człowiek człowieka nie będzie, a góra dalej będzie stać. tak? Kochlet mówi dalej: nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli ani też o tych, co będą kiedyś żyli. Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli. Kohelet nie ma na myśli jakieś wielkie postacie, bo o wybrane postacie pamiętamy gdzieś tam z przeszłości czy z historii, ale Kohelet tutaj mówi o, o większości ludzi. Po 200 latach nikt nie będzie pamiętał w, o w większości ludzi na Ziemi. Tak? Większość ludzi na Ziemi nie zostawi po sobie jakichś takich śladów, żeby byli nie wiadomo jak wspominani. Po prostu przeminą. tak? My przeminiemy. Każdy z nas. tak? Po 100-200 latach tak naprawdę już y, nikt o nas nie wspomni. Kohelet zauważa taką, taką, taką niezwykłą przemijalność wszystkiego, co, y, co, co dzieje się na świecie. Tak? Nie będzie wspomnienia u tych, co będą potem, czyli nawet o nas czy o następnych, jeżeli przyjdą jeszcze późniejsi, to oni znowu nie będą wspominać o większości ludzi i większości doświadczeń ludzkich, y, które, y, które są dla nas tak ważne, tak cenne, uważamy za tak, pra prawda, y, tak, tak zajmują nasze życie, Koraler pokazuje, jak to jest z takiej perspektywy wieków, odwieczności, czy z perspektywy chociażby długości trwania wszechświata, miliardów lat, nie? Pokazuje to, jak życie człowieka jest tutaj, no, takie bardzo właśnie ulotne, nie? Ulotne, ulotne. No dobrze, ale. Przejdźmy do tego tematu, który dzisiaj chciałbym poruszyć, jeżeli chodzi o Księgę Koleta, to właśnie trudność w jej zrozumieniu i taka skandaliczność jej wymowy, absurdalność tej księgi, jakoś taka, można powiedzieć jej właśnie takie, że ona nie bardzo mieści się w kanonie biblijnym. Ta księga nie bardzo pasuje do Biblii, tak niektórzy mówią, nawet mówią niektórzy, że jest niepożądana w Biblii, a może właśnie ta księga jest potrzebna. I otóż pierwszą z takich trudności, którą w tej księdze napotykamy, to jest można powiedzieć taka sprzeczność sygnałów, które ona wysyła. Sprzeczne komunikaty czy sprzeczne można powiedzieć yy, zdania, które jak zestawimy obok siebie, wydają się do siebie zupełnie nie pasować i wtedy się za, 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 zaczynam zadawać pytanie, czy Kohelet ma na myśli to, czy ma, ma na myśli dokładnie coś przeciwnego. I pokażę może takich parę wybranych, może pozornych, a może prawdziwych yy, sprzeczności w księdze Koheleta, między innymi Taki temat radości. Czy w życiu warto się radować, czy w życiu warto korzystać powiedzmy z tych dóbr, które, które mamy, które życie nam daje, które Bóg daje. I Kohelet w drugim rozdziale, w wersecie 24, mówi tak: nic lepszego dla człowieka, niż żeby właśnie jadł i pił i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy całej swojej pracy, przy swojej pracy. Zobaczyłem też, że z ręki Bożej to pochodzi. Czyli Kohelet chwali to, żeby, i mówi takie trochę karpedijem, żeby właśnie korzystać z tego, co Bóg daje, bo z ręki Bożej to pochodzi, żeby zażywać szczęścia w swoim życiu. Inne dwa cytaty, które również mówią o tym właśnie, żeby to szczęście w życiu zaznawać, żeby poszukiwać. Poznałem, mówi Kohelet w trzecim rozdziale, że dla niego, nic, dla niego czyli dla człowieka, nic lepszego niż cieszyć się i dbać o to, by szczęścia zaznawać w swoim życiu. Bo też, że człowiek je i pije i cieszy się szczęściem, przy całym swym trudzie, to wszystko dar Boży. Nie? Piękne, można powiedzieć, optymistyczne, wbrew, wbrew, wbrew tym, co mówią niektórzy, że Koholet właśnie jest takim pesymistą, takim właśnie znużonym życiem, zmęczonym, prawda, starcem i yy, yy, który mówi tylko o marności. Proszę zobaczyć jakie piękne, pozytywne i takie, można powiedzieć, optymistyczne zdania. I jeszcze piąty rozdział. Oto, co uznałem za dobre, że piękną jest rzeczą jeść i pić i szczęścia zażywać przy całej swojej pracy którą się człowiek trudzi pod słońcem, jak długo się liczy dni jego życia, których mu Bóg użycił, użyczył, bo to tylko jest mu dane. Czyli Kohelet mówi, zachęca do cieszenia się z życia, do szukania szczęścia i do poszukiwania radości w życiu. Tymczasem, jak powiedziałem, że Kohelet wysyła sprzeczne sygnały, czyli mamy pewne sprzeczności, to proszę zobaczyć na te cztery następne cytaty, które tutaj się pojawiają, a które wydają się stwierdzić coś dokładnie przeciwnego. Mianowicie Kohelet w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie i drugi mówi tak. Powiedziałem sobie nurze, doświadczę radości, zażyję szczęścia, lecz i to jest marność. Już mówiliśmy to słowo hewel, marność, tak naprawdę oznacza ulotność, taką y, absurdalność trochę. O śmiechu z kolei Kohelet mówi, powiedziałem, szaleństwo, a o radości cóż ona daje. Czyli w tym zdaniu Kohelet raczej mówi, że no bez sensu jest radować się, co to w ogóle daje. Nie? W drugim rozdziale. W 22 wersecie i następnym Kochlet mówi tak, Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem? Bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. No niesamowite. Przed chwilą mówił o radości, o szczęściu, o cieszeniu się z, właśnie z trudu swej pracy, z życia, a za chwilę mówi, że wszystkie dni są cierpieniem, a zajęcia utrapieniem. Inny cytat z 4 rozdziału. Więc za szczęśliwych uznałem umarłych. Popatrzcie, jakie to jest trudne, bolesne, takie bardzo mocne zdanie Koheleta, który mówi, że szczęśliwsi w życiu są ci, których już nie ma, którzy dawno już zeszli. Co, co, co ważne, ja to jeszcze zaraz podkreślę: Kohelet wcale nie ma perspektywy życia wiecznego, że ci umarli są w raju z Bogiem, są w wiecznej szczęśliwości i królestwo Boże. No nie. Pamiętajcie, że Kohelet to jest pismo Starego Testamentu. I w Starym Testamencie życie, zamyka, życie człowieka zamyka się w doczesności, w życiu ziemskim. Po śmierci jest tak zwany szeol, czyli kraina nieistnienia, kraina cieni, gdzie nawet Bóg, się, Bóg nie zagląda. Tak? Więc wcale to nie jest tak, że to życie umarłych jest szczęśliwe, to są jakieś cienie, jakieś, jakaś kraina nieistnienia. A i tak Kochelec stwierdzi. Przepraszam, cofnę jeszcze. A i tak Kohelet twierdzi, że to życie jest lepsze niż życie człowieka, który żyje, prawda? I jeszcze jeden cy cytat, siódmy rozdział księgi Kocheleta. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo przy smutnym obliczu serce jest dobre. No więc pytamy, pytamy się po pierwsze, Panie Kohelecie, czy rzeczywiście mam się radować w życiu, cieszyć się z tego, co Bóg daje, z tego, co mam, z darów tego życia. Czy jednak lepszy jest los tych, którzy są w Szeolu? Czy lepszy jest smutek, jak tutaj twierdzisz w rozdziale siódmym, prawda? Aha, tu jeszcze Kolet mówi tak, to też znienawidziłem życie, gdyż przykre mi były wszystkie sprawy, czyli właśnie w tym duchu, raczej właśnie takiego, takiego pesymizmu w spojrzeniu na świat. Znienawidziłem życie, gdyż przykre mi były wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, bo wszystko marność i pogoń za wiatrem. Nie? No i okej, okay, no, to, no to może jednak faktycznie Kohelet mówi o tej marności. Jestem pesymistą, jestem zgrzybiałym, jakimś, prawda, tutaj zasmuconym i, 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 i pozbawionym radości życia starcem. Ale tymczasem otwieramy końcówkę księgi, rozdziały 8-9 i znowu co czytamy? Sławiłem radość, bo nic dla człowieka lepszego pod słońcem, niż żeby jad pił, doznawał radości. Prawda? Rozdział 9 z kolei: Nurze, więc w weselu chleb swój pożywa i w radości pij, swój, pij swoje wino, bo ma upodobanie Bóg w Twoich czynach. Każdego czasu niech szaty Twe będą białe, mówi Kohelet, Olejku też niechaj na Twoją głowę nie zabraknie. Czyli, y, czyli korzystaj z tych dóbr. Biała szata to jest szata uroczysta, to są, to jest, można powiedzieć, dobre ubrania. Kupuj sobie dobre stroje, ubieraj się pięknie. Olejek to są wszystkie, to jest symbol wszystkich kosmetyków, takich, można powiedzieć, y, y, jakichś perfumy. Korzystaj z takich rzeczy. nie? No więc, no więc, właśnie pytamy się Koheleta o tą radość życia. Inny taki przykład trudności. W zrozumieniu w ogóle tej księgi, co Kochlet ma na myśli, to jest pytanie właśnie o trud życia. Czy warto się trudzić w życiu? Czy warto pracować? Czy warto yy, gromadzić właśnie te dobra? Czy jakoś cieszyć się tym, co się ma? Czy wręcz przeciwnie? I Kochlet mówi tak w pierwszym rozdziale: cóż, cóż, cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Czyli takie pytanie, które dezawołuje nasz wysiłek. Nie? Raczej mówi, że ten trud jest trochę daremny. W drugim rozdziale, w 18 wersecie, znowu kolet mówi: Znienawidziłem trud i dorobek, jaki nabyłem z trudem pod słońcem, a który zostawię człowiekowi, co przyjdzie po mnie. Kohelet znowu pokazuje, że to jest trochę bez sensu, staranie się o te dobra i trudzenie się chociażby pracą. Nie? W drugim rozdziale, w 22 następny werset, znowu, znowu Kohelet mówi: Cóż ma człowiek z wszystkiego swego trudu i z pracy, którą mozoli się pod słońcem, bo wszystkie dni jego są cierpieniem. Już przed chwilą ten cytat czytałem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju. No więc z jednej strony Kohelet mówi, że trochę nie warto się trudzić, trochę nie warto pracować i trochę nie warto starać się o jakieś dobra, o jakieś zasoby. A z drugiej strony popatrzcie. Kohelet 3, rozdział 22, werset. Zobaczyłem więc, że nie ma nic lepszego nad to, że człowiek cieszy się ze swych dzieł, gdyż taki jego udział. Czyli zupełnie coś przeciwnego. Nagle Bóg, czytamy, prawda... Jeden tekst, za chwilę czytamy drugi, zupełnie coś przeciwnego. To jest właśnie, to są tylko przykłady, które mają pokazać, że mamy trudność w ogóle ze zrozumieniem, o co chodzi w tej księdze. Czy Kohelet jest rzeczywiście takim skrajnym optymistą i takim nawet hedonistą, jak niektórzy stwierdzili kiedyś, czyli po prostu korzystaj z życia. Masz dobra, korzystaj ze wszystkiego, ciesz się życiem, dąż do radości, dąż do szczęścia. Czy wręcz przeciwnie, jest właśnie takim zgłaszniałym pesymistą, który prawda mówi, mówi o marności. Czyli o tym trudzie znowu. Nie wiemy, czy, co Kohelet ma na myśli. Czy trud jest dobry, czy trzeba się trudzić, czy jednak nie. Inny taki, taki przykład sprzeczności, którą można zauważyć w Księdze Koheleta, to jest w ogóle podejście do najważniejszego tematu ksiąg mądrościowych, czyli do samej mądrości. Mądrość jest uważana za tak, taką cechę samego Boga że to jest jakaś hipostaza czy personifikacja samego Boga, że to jest coś, co Bóg jakby wpisał w świat stworzony i tym my mamy tego poszukiwać. tak? W świecie stworzonym mamy poszukiwać tej mądrości. Mądrość jest naj jakby w księgach mądrościowych Biblii, mądrość jest czymś najwyższym, do czego człowiek po powinien w życiu dążyć. Po mądrość jest porównana z bogactwami, ze srebrem, z majątkiem, z długim życiem, z powodzeniem, z chwałą, którą człowiek uzyskuje w życiu, czy z jakimiś innymi dobrami, z przyjemnościami. To powiedziane, że mądrość jest najwyższą z wartości. Tak? I teraz, yy, co, co na ten temat mówi Kohelet, na temat no, kluczowego tematu wszystkich ksiąg mądrościowych, czyli samej mądrości. I na początku czytamy, yy, przytoczyłem cztery fragmenty, które wydają się, wydają się yy, świadczyć, że Kochelet wpisuje się w tradycyjne rozumienie mądrości, że mądrość jest rzeczywiście przewyższa wszystkie inne dobra i wszystkie inne dary, i wszystkie inne wartości czy cele, którymi człowiek powinien kierować się w życiu. Bo Bo Kochlet mówi m.in. tak w drugim rozdziale: I zobaczyłem, że tyle ma mądrość przed głupotą, co światłość przed ciemnością. A więc wyraźnie pokazuje, że mądrość jest na przeciwnym biegunie niż głupota i, i, i dużo, war, dużo jest wartościowszym darem. Tak? W siódmym rozdziale z kolei Kochlet mówi tak: Lepsza jest mądrość niż dziedzictwo i z większym pożytkiem dla tych, którzy widzą słońce. A większa jest jeszcze korzyść z poznania mądrości darzy życiem tego, który ją posiada. Czyli mądrość w takim klasycznym, właśnie biblijnym, można powiedzieć, ujęciu, tu się pojawia, jako coś, do czego człowiek powinien dążyć, jako coś, co daje człowiekowi w życiu ten najważniejszy cel i najważniejsze jakąś taką satysfakcję. I jeszcze siódmy rozdział werset 19. Mądrość czyni mądrego, silniejszym niż dziesięciu mocarzy, którzy są w mieście. Piękna pochwała mądrości. I jeszcze jeden cytat: lepsza jest mądrość niż siła. Prawda? Czyli takie cytaty, które, tak jak powiedziałem, wydają się wpisywać w klasyczne biblijne rozumienie mądrości jako najwyższego celu w życiu człowieka. Tymczasem proszę zobaczyć sobie na te trzy cytaty z tej samej księgi, z tego samego Kochleta. I Kochlet mówi w pierwszym rozdziale, czyli na samym już początku księgi, mówi tak. I przyłożyłem serce swe, by poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Kohelet jest mędrcem, on jest, pokazuje siebie jako mędrca. Poznałem, że również i to jest gonieniem wiatru. Gonienie wiatru to jest w jego przypadku synonim tej marności, tej, czyli tej ulotności, tego hewel. Bo w wielkiej mądrości wiele utrapienia. A kto przysparza wiedzy i cierpień przysparza. Niesamowite, świetne zdanie Koheleta. Uwielbiam to zdanie, bardzo ciekawe. Może kiedyś będzie okazja je rozwinąć, że wiedza przysparza cierpienia. Ale drugi rozdział Księgi Koheleta. Więc powiedziałem w sercu swoim, jaki rozgłupca, o to jest niesamowite zdanie, jaki rozgłupca taki i mój będzie. I po cóż wtedy stałem się mądrym? Rzekłem wtedy w sercu swoim i to jest marność. Kochelet w tym przypadku robi niezwykłą rzecz, absolutnie wbrew temu, co twierdzą księgi mądrościowe. Zrównuje głupotę i mądrość. Tak? On mówi tak, jaki los głupca, taki i mój będzie, mój w sensie on jest mędrcem, czyli człowieka mądrego, człowieka, który nabył całe życie, poświęcił właśnie badaniu mądrości. Tak? On mówi, że nasz los y, będzie taki sam jak los y, niemądrego, tak? czyli głupca. Więc zrównuje mądrość z głupotą. W szóstym rozdziale z kolei mówi tak, bo czym góruje mędrzec nad głupcem? Takie zadaje pytanie. Czym biedny, co wie, jak radzić sobie w życiu? Nie? Czyli Kohelet y, podważa to tradycyjne ujęcie mądrości właśnie z tej perspektywy, że tak naprawdę w życiu ostatecznie co z tego, że ktoś jest mądry, a ktoś nie szuka tej mądrości? Tak naprawdę jeden i drugi trafi do szeolu po śmierci, nie? Zdaniem Koheleta. Też inna taka sprzeczność, która się w jego księdze pojawia, którą bardzo łatwo można też mocno wychwycić i, i znowu zadać pytanie, o co koheletowi tak naprawdę chodzi, to jest kwestia poznania. Czy człowiek może coś poznać w życiu? Czy, czy wszystko jest przypadkiem, wszystko jest takie absurdalne? Czy jednak można pewne rzeczy poznać? I na początku przytoczyłem cztery cytaty, które wydają się świadczyć, że kohelet jest takim pozytywistą poznawczym czyli że ma pozytywizm poznawczy, że da się poznać pewne rzeczy. Można, człowiek w życiu dochodzi do pewnej wiedzy, poznaje. Tak? I na przykład w trzecim rozdziale Kochlet mówi, nie pojmie człowiek dzieł, jakich był, a przepraszam, tutaj raczej te cztery za tym mówią, raczej od... przepraszam odwrotnie, że, że Kohelet mówi o takim, takim pesymizmie poznawczym, że właśnie człowiek nie dochodzi do, do poznania w życiu, że tak naprawdę on szuka, szuka, poszukuje wiedzy, poszukuje mądrości, poszukuje poznania. A tak naprawdę dalej jest głupi za przeproszeniem. I w trzecim rozdziale kolet mówi nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku do końca. No takie zdanie dosyć kontrowersyjne, bo Kohelet tutaj twierdzi, że my w ogóle nie mamy pojęcia, jak Bóg działa. Nie? Wydaje się, że Biblia w innych miejscach i teologia cała stara się zrobić coś dokładnie przeciwnego, Ona stara się nam wyjaśnić, prawda, jaki jest Bóg, jak działa. Kolet mówi, że nie pojmiemy, jak Bóg działa. Bóg działa w sposób taki niezrozumiały dla człowieka, czasem też absurdalny. W szóstym rozdziale Kohelet mówi tak. A któż to wie, co w życiu dobre dla człowieka? No niesamowite zdanie, słuchajcie, no, dlatego właśnie Kohelet jest uważany za taki kamyk w bucie biblijnej teologii. No bo słuchajcie, no takie zdanie podaje: A któż, któż to wie, co w życiu dobre dla człowieka? No właśnie cała teologia próbuje, prawda, odpowiadać na pytanie, to dla ciebie jest dobre, tak rób, tego nie rób, no całe prawo biblijne, przykazania, dekalog, no wszystkie, prawda, można powiedzieć, biblijne księgi yy, i później teologia, zwłaszcza właśnie próbują nam powiedzieć, co jest dobre dla człowieka, tak? A Kohelet mówi, a któż to wie, co w życiu dobre dla człowieka? A skąd wie, że to jest dobre? A akurat nie coś innego, nie? Kohelet jest takim radykalnym... W ogóle może zrobię dygresję, ale uważam, że, że ona tutaj jest potrzebna. Mianowicie uważam, że Kohelet jest świetnym myślicielem na dzisiejsze czasy, na czas teraźniejszy. To jest niesamowite, jak Kohelet jest nowoczesny w swoim myśleniu i jak Kohelet wyprzedza swoją epokę. Bo Kohelet jest takim myślicielem współczesnym w tym sensie, że on nie zgadza się i nie przyjmuje w taki sposób na wiarę pewników, które dominowały w poprzednich wiekach. A zobaczcie, czy dzisiaj faktycznie nie żyjemy właśnie w takim świecie, czy sami nie jesteśmy też takimi ludźmi, którzy już nie przyjmują na wiarę i na takie prost, prostolinijnie. Aha, skoro starsi tak mówili, to trzeba tak przyjąć. A skoro tak było kiedyś, to tak ma być teraz. Nie? My żyjemy w tak dynamicznym świecie, zmieniającym się, jeżeli chodzi o wiedzę i o wszystkie inne aspekty. Że my raczej jesteśmy tacy skłonni, właśnie podważać, czy tak krytyk krytycznie podejść. Nie? Tak, z takim punktem, że może przemyślmy, może wcale nie powinno być tak, jak było, tak jak starsi mówili. Nie? I kochale, w tym znaczeniu powiedziałbym że jest niesamowicie nowoczesnym myślicielem, niesamowicie nowoczesnym takim, takim właśnie filozofem czy, czy człowiekiem, który właśnie nie przyjmuje prostolinijnie na wiarę, bo tak mówili inni, bo tak piszą święte księgi, bo tak mówią starsi, tylko Koherent kwestionuje wszystko na zasadzie takiej, takiego po prostu, że ja chcę wykazać tą odwagę myślenia, to znaczy ja chcę przyjąć, jeżeli ja mam coś przyjąć, bo Kohret wcale nie mówi, że to, że to, co mówią starsi, jest złe. Tylko on mówi coś innego, że jeżeli ja mam to przyjąć, to ja muszę to uwewnętrznić, czy ja muszę to naprawdę w to uwierzyć. Tak? Czy ja muszę, ja muszę się przekonać, że rzeczywiście tak jest. Nie? I dlatego Kohelet w swojej księdze to jest jedna z odpowiedzi, jak, jak czytać księgę Koheleta właśnie częściej stawia pytania niż odpowiada. Właśnie Kohelet jest takim niezwykłym mówcą, który. A, a weźcie pod uwagę, jak to jest niesamowicie ważne. Czasem postawienie pytania jest ważniejsze i bardziej cenne niż danie odpowiedzi. Nie? My akurat jako ludzie często lubimy odpowiedzi, zwłaszcza lubimy proste odpowiedzi. Tak? Chcemy, prawda, mamy pytanie, yy, zwłaszcza pytania teologiczne o Boga, o świat, o sens życia, o dobro. Stawiamy pytania prosto radykalnie i chcemy prostych odpowiedzi. Welcome księdze pokazuje, że, yy, że czasem ważniejsze jest postawienie pytania niż danie prostej, jednoznacznej, czasem najczęściej upraszczającej, czy jakiejś w ogóle mylnej odpowiedzi. Nie? I między innymi to, to, to śmieszne, dziwne i takie skandaliczne, trudne pytanie, które chele zadaje. A któż to wie, a, a skąd ty to wiesz, co w życiu dobre dla człowieka? Nie? Inny cytat, w którym kohele jakby podważa możliwość poznania, yy, wykazuje taki pesymizm poznawczy, to jest kohelet, rozdział 8 i mówi tak: Człowiek nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem. Człowiek nie wie, nie może, nawet nie tylko, że nie zbada, nie może tego zrobić. Nie? Jakkolwiek się trudzi, by szukać, nie zbada. A nawet mędrzec, chociażby twierdził, że je zna, nie może go zbadać. Tutaj mamy wyraźny pesymizm poznawczy, to znaczy kocholet twierdzi, że świat jest niepoznawalny w tym sensie, że coś tam my możemy poznać. nie? Jak zbudować stół, jak działają pewne rzeczy. My się możemy, możemy ponazywać, bo my raczej nie wiemy, jak działają na przykład pewne rzeczy, raczej nazywamy. Tak? Wystarczy, że coś nazwiemy, że coś jest, nie wiem, tam czarną energią czy ciemną materią. I już wydaje nam się, że wiemy. Nic nie wiemy tak naprawdę, tylko żeśmy nadali nazwę. Więc Kohelet właśnie w tym duchu twierdzi, że my częściej nadajemy nazwy pewnym rzeczom, żeby sobie je oswoić, niż tak naprawdę wiemy w istocie, co to jest. Nie? I człowiek mówi, że w istocie my nie poznamy, nie zbadamy yy, chociażby świata, Boga czy innych rzeczy. Jeszcze w dziewiątym rozdziale też taki pesymizm poznawczy, gdzie Kohelet mówi, nie rozpozna człowiek tego wszystkiego, co przed oczyma jego się dzieje. Nie? Bardzo silny pesymizm poznawczy. Taki nawet można by powiedzieć trochę taki podcinający nogi nauce albo filozofii, teologii, nie? no to czy w, ogóle sens, czy w ogóle jest sens poznawać, trudzić się, badać księgi, studiować, czytać, robić eksperymenty, obserwować świat, żeby wyciągać z niego prawa przyrody, prawa natury, nie? Czy w ogóle warto jest to zrobić, skoro i tak Kohelet mówi, nie rozpozna człowiek wszystkiego tego, co przed oczyma jego się dzieje, nie? Ale z drugiej strony, właśnie tak jak mówiłem o, tym, o tej sprzecznościach w księdze Kocheleta, Kochelet mówi w innym miejscu, czyli trzeci rozdział, werset 14, Mówi, Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało. No to zaraz, zaraz. Czy to jest ten sam Kohelet, który przed chwilą powiedział, że nie da się poznać rzeczy, a, nawet, a przede wszystkim Boga nie da się poznać, jaki jest, jak działa i co robi? A za chwilę w trzecim rozdziale twierdzi, Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg na wieki będzie trwało, a więc jednak jest możliwe. Jakieś poznanie, tak? Jakieś poznanie. No więc tutaj, tu się objawia w tych takich... To ja tylko wybrałem parę fragmentów, jeszcze mam jakieś tam inne, ale parę fragmentów, w których rzeczywiście yy, yy, widać, że yy, yy, jedno z wielkich trudności w czytaniu Księgi Kochaleta jest w ogóle uchwycenie, o co chodzi, o co Koheletowi chodzi, tak? No i teraz, popatrzcie, inna, inna taka jeszcze... Jedna, jedy, inny przykład, takie zderzenia dwóch sprzeczności. Bardzo ciekawy zresztą przykład, yy, no, który jest takim, można powiedzieć, radykalnym, Właśnie wejściem w biblijną teologię i namieszaniu, namieszaniem w biblijnej teologii. Bo z jednej strony Kochelet twierdzi, zgodnie z zasadą odpłaty, to jest słynna biblijna, właśnie w księgach mądrościowych, dominuje zasada retrybucji, czyli zasada odpłaty. Innymi słowy, Pan Bóg dobremu za dobre wynagradza, a złego karze. Tak? Jest sprawiedliwość na świecie. Dobremu Pan Bóg wynagradza, czyli pobożnemu, wiernemu Bogu Bóg wynagradza, daje długie życie. Pamiętajcie, że mówimy o tym wynagrodzeniu w życiu doczesnym. W życiu teraźniejszym, w tej perspektywie księgi Koheleta nie ma w ogóle jeszcze nagrody życia wiecznego. Jak to teologia później, prawda, dopracuje się takiego modelu eschatologicznego. Tutaj mamy życie zamknięte w doczesności, i to, na, i to w doczesności Pan Bóg wynagradza człowiekowi pobożnemu i wiernemu, a karze, prawda, i daje zło człowiekowi złemu. I Kohelet wydaje się zgodnie z tym duchem właśnie odpłaty, czy zasadą retrybucji Twierdzić w drugim rozdziale, bo człowiekowi, który jest mu miły, daje on mądrość i wiedzę i radość, a na grzesznika wkłada trud. To jest klasyczne może zdanie, które w Księdze Przysłów, zwłaszcza najstarsza księga, mądro... księga Mądrościowa w Biblii, to jest Księga Przysłów. To można powiedzieć, że to jest taki leitmotiv Księgi Przysłów, gdzie właśnie dobrzy są przez Boga nagradzani, a złym się wiedzie źle, bo Pan Bóg właśnie daje im kary, upomina ich właśnie, że wiodą źle. Chociażby, ale tu nie trzeba Ksiąg Mądrościowy, weźmy dekalog, nie? W dekalogu czytamy chociażby czwarte przykazanie czci ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył na ziemi, którą daje ci Pan Bóg. Nie? Czyli wyraźnie mamy wynagrodzenie w życiu doczesnym. Nie? Będziesz przestrzegał przykazania? Będzie dług, długie życie, długie pomyślne życie. Jest oczywiście w Biblii no, takim najważniejszym symbolem darów bożych, tak? nagrody, którą człowiek otrzymuje. Nagrody. No i kolej. wydaje się, że znowu tutaj twierdzi, Właśnie w duchu takim tradycyjnej mądrości. To samo w rozdziale siódmym też mówi, nie bądź zły do przesady i nie bądź głupcem. Dlaczego miałbyś przed czasem umrzeć? No właśnie, Kohelet mówi, że jeżeli będziesz głupcem, to umrzesz przed czasem. Czyli Kohelet znowu, tak jakby w duchu tej tradycyjnej mądrości, mówi, że jeżeli będziesz mądry, to będziesz miał długie, dostatnie życie, a jeżeli będziesz głupcem, to szybko, prawda, i nieszczęśliwie umrzesz. Po co ci to? Mówi Kohelet. Czyli jakby zgadza się z zasadą odpłaty, z zasadą retrybucji. Ale chwila chwila. Kohelet zauważa, jednak w swojej księdze częściej niż to, co powiedziałem przed chwilą, zauważa, że coś tu jest nie tak z tą zasadą retrybucji, z tą zasadą odpłaty w życiu doczesnym. Kohelet w dziewiątym rozdziale na przykład mówi tak. Nie mędrcą chleb się dostaje w udziale, ani rozumnym bogactwo, ani też nie uczeni cieszą się względami, bo czas i przypadek rządzi wszystkim. Nagle kochalez zauważa, że to wcale nie jest tak, że Bóg pięknie rozdziela dobro dla dobrych, a zło dla złych. Czas i przypadek rządzi wszystkim, co jest w ogóle niesamowitym też zdaniem. Yy... I tak naprawdę wcale nie jest tak, że, że, że to pięknie jest sprawiedliwie podzielone. W siódmym rozdziale jeszcze kolet mówi tak, wszystko widziałem za marnych dni moich. Tu sprawiedliwy, który ginie przy swej sprawiedliwości, a tu złoczyńca, który przy, przy złości swej długo żyje no to jest zaprzeczenie klasycznej biblijnej zasady odpłaty, czyli zasady retrybucji, tak? Kohelet zauważa, właśnie Kohelet jest tym mędrcem nowoczesnym, właśnie w tym, o, tym, o czym powiedziałem, że on nie tyle przyjmuje na wiarę to, co mu powiedzieli starsi, czy, czy to, co napisano w pismach. On mówi, sprawdzam, tak? I mówi, wcale tak się nie dzieje. Mówi, proszę, zoba proszę zobaczyć, sprawiedliwy, bogobojny, pobożny ginie przedwcześnie, tak? Wcale nie ma długiego, długiego życia pełnego powodzenia i szczęścia, a złoczyńca jemu się dobrze wiedzie. Proszę bardzo, jak mu się dobrze wiedzie. Przy całej swojej złości ma długie życie. Nie? To jest sprzeczne z tym, co, ma, co, co chociażby przytoczyłem, jeżeli chodzi o dekalog. Nie? Więc właśnie w tym, w tym znaczeniu właśnie Roland Murphy nazwał księgę w Kocheleta księgą antymądrościową. Że ta księga jakby tro, nie tyle, ona oczywiście opiewa mądrość, to jest oczywiście księga napisana przez mędrca, i to wielkiego mędrca. Ale to jest księga, która polemizuje właśnie z tradycyjnymi ujęciami tej biblijnej mądrości. I Chociażby tutaj jeżeli chodzi o główną zasadę, jedną z głównych zasad biblijnych, jaką jest zasada retrybucji. Nie? Więc widzimy. Więc I takich cytatów jest tam więcej, gdzie kohelet mówi na przykład tak, to później jeszcze może będzie okazja ten cytat przytoczyć, ale yy, yy, ważny, na przykład kohelet mówi tak: co, czym się różni los sprawiedliwego, od, o, czyli tego, który jest pobożny, wierny Bogu, od losu niesprawiedliwego, złoczyńcy czy złego. Jeden i drugi trafi do dołu. Czyli ostatecznie Kohelet mówi tak, jeden i drugi trafi do grobu. Czyli tak naprawdę zrównuje, wbrew zasadzie retrybucji, zrównuje los, los ludzi różnych. Czyli pokazuje, że wcale to nie jest tak pięknie i tak, prawda, obrazkowo, tak, prawda, promocyjnie, jak, jak na obrazkach promocyjnych, że pięknie świat jest poukładany sprawiedliwie i zawsze dobrym dzieje się dobro, a złych spotyka kara, nie? Kohelet pokazuje, że to wcale tak prosto nie działa. To jest jedna trudność, sprzeczności. Sprzeczne komunikaty, sprzeczne sygnały czy nawet sprzeczne teksty w księdze Koheleta. Inną trudnością, którą tylko tutaj zaznaczę dosłownie w jednym cytacie, inną trudnością, którą napotykamy czytając księgę Koheleta, jest w ogóle zrozumienie intencji autora. Już mówię o co chodzi. Otóż czytamy na przykład sobie Księgę tak po kolei. Przechodzimy do rozdziału 11, werset 9 i czytamy słowa mędrca Koheleta. Ciesz się, młodzieńcze, w swojej młodości bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Więc Kohelet fajnie zachęca młodych do cieszenia się z tego czasu młodości, do bycia dobrej myśli. Postępuj tak, jak każe ci serce, uważaj, czego pragną Twoje oczy. Prawda? Używaj, przepraszam, używaj właśnie, czego pragną twoje żyć. Z jednej strony, Kohelet mówi super, jesteś młody, postępuj tak, jak ci mówi serce. Używaj tego, czego. W ogóle postępuj, tak jak mówi ci serce, to dzisiaj kto, kto, dzisiaj, prawda, ktoś taki rygorysta moralny by powiedział, no wcale nie, nie masz tutaj przykazania, masz dekalog, masz wszystko to. Tak masz postępować, bo jak Kohelet tutaj mówi, postępuj jak każe ci serce. I czyli z jednej strony, Kohelet zachęca mło, mło, młodego do korzystania z życia y, za dni młodości, a za chwilę mówi tak, lecz wiedz że za to wszystko pozwiecie Bóg na sąd. O kurcze. O kurcze, nie. I teraz pytanie jest takie, czy Kohelet zachęca faktycznie młodego, żeby się cieszył życiem młodości, czy raczej przestrzega młodego przed cieszeniem się? Bo na końcu mówi, że z tego wszystkiego rozliczycie Bóg albo że, że na sąd Cię wezwie, nie? Więc właśnie z jednej więc Kohelet jest takim mędrcem, którego, którego trzeba się dobrze wczytać albo nawet kilka razy przeczytać tą księgę. Żeby, żeby przynajmniej spróbować zrozumieć intencję autora. Nie, że to nie jest takie proste, że jak my weźmiemy jeden cytat, na przykład pierwszą część tego wersetu dziewiątego, to że już wiemy, co Kolet ma na myśli. Tak? Okazuje się, że to, że Kolet mówi: używaj życia i używaj ten, to jednak Kolet jakby daje taką właśnie, obwarowuje to takim wezwaniem, że yy, pamiętaj, że to wszystko nie jest tak yy, bez jakiegoś osądu Bożego. Tak? Jeszcze taka inna trudność z czytaniem Księgi Kochleta, już to myślę, że troszkę wybrzmiało, ale pokażmy jeszcze inne cytaty, mianowicie które nie tyle, że one są sprzeczne z innymi cytatami, albo polemizują z biblijną mądrością, albo ukazują inną, inny obraz. To są raczej chodzi mi o takie cytaty, które rzeczywiście w ogóle nie wpisują się w biblijną teologię, albo w ogóle można powiedzieć, że są na granicach czy na marginesie jakiejś jakiej, jakiej myśli biblijnej. Bo to są zdania, z którymi na przykład ludziom wierzącym trudno się czasem zgodzić. Nie? No bo zobaczcie, mamy taki rozdział drugi, werset 11. Z niczego nie ma pożytku pod słońcem. Czy z takim zdaniem człowiek wierzący mógłby się zgodzić, że z niczego nie ma pożytku pod słońcem? No to po co Pan Bóg stwarzał świat? Po co stwarzał człowieka, nie? Po co stwarzał to wszystko, co, co człowieka otacza? Z niczego rzeczywiście nie ma pożytku pod słońcem, z dobrych uczynków, czy nie ma, nie? Takie zdanie dosyć kontrowersyjne. Inny, rozdział, inny przykład, rozdział 7, werset 13. Przypatrz się dziełu Bożemu, bo któż może, któż może naprostować to, co on skrzywił? No, świetne zdanie, w którym Kohele twierdzi, że człowiek nie może naprostować tego, co Bóg skrzywił. Nie? Niesamowite, niesamowite zdanie. Tutaj Boga uważa za tego, który coś wykrzywia, skrzywia, a to człowiek miałby być tym, który wie lepiej i który naprostowuje poskrzywione Boże dzieła. Nie? I niesamowity Kohelet jest tutaj, tak jakby troszkę odwracając w ogóle perspektywę, nie? Ktoś może naprostować to, co Bóg skrzywił, nie? Albo inne, inne, inne zdanie, które gdzieś tu już padło nawet mimochodem. Bo czas i przypadek rządzi wszystkim. No czy, pytanie, czy człowiek wierzący może się zgodzić z takim zdaniem? Przecież my wiemy, wierzymy, że Bóg y, y, rządzi światem, że Bóg y, rządzi czasem, rządzi naszym losem, że Bóg y, y, w, y, w ręce Boga oddajemy nasze życie, nie? Tutaj Kohelet twierdzi, że czas i przypadek rządzą wszystkim. To jest w ogóle ciekawy ten przypadek, nie? Ludzie wierzący często powtarzają sobie: Nie ma przypadku, właśnie nie ma przypadku, dlatego że Bóg prawda, pewne rzeczy dopuszcza czy sprawia, tak? nie ma przypadku, a kole twierdzi wprost, że to nie tylko, że przypadki są, ale że w ogóle, że przypadki rządzą naszym życiem. Coś niesamowitego. To jest wielka sprawa w ogóle, to sprawa przypadku, bo okazuje się, że są takie modele teologiczne, które wpasowują przypadek jakby w działanie praw, powiedzmy, przyrody, praw natury. Uwzględniają, że jest coś takiego jak przypadek, i mimo to widzą nad tym gdzieś interwencję Boga. Ksiądz Heller, na przykład, Ksiądz Heller napisał chyba całą książkę, z tego co pamiętam, o przypadku. właśnie przypadek. Jak przypadek można zrozumieć w teologii, kiedy w naukach przypadek jest czymś no, ewidentnym. To znaczy, wiele rzeczy dzieje się po prostu zgodnie z prawami przyrody, ale z naszego punktu widzenia dzieją się po prostu z przypadku. Nie? Inny taki jest kontrowersyjny cytat z Koheleta. Sami z siebie jesteśmy tylko zwierzętami. Niesamowite, niesamowite zdanie. To zdanie, z jednej strony, ono niesamowicie fajnie, jak powiedziałem, no, kohelet jest nowoczesnym myślicielem, tak bardzo wyprzedza swoje czasy, że my dzisiaj dopiero wiemy to y, po Darwinie i po, po y, genetyce i po całej współczesnej XX wiecznej nauce, że tak naprawdę rzeczywiście jesteśmy zwierzętami jako ludzie. Wyewoluowaliśmy wy, jako y, jeden z gatunków, prawda, y, wśród innych gatunków zwierząt na świecie. I można powiedzieć, w tym, w tym kontekście, w kontekście naukowym, ten Kohelet powy, mówi to jest zdanie, które w świecie, w XXI wieku jest niekontrowersyjne zupełnie, jest bardzo normalne, tylko że on to mówi zdanie 2,5 tysiąca lat wcześniej. I to mówi zdanie w Biblii, to mówi zdanie jako część Biblii, gdzie w Biblii czytamy, że człowiek został stworzony jako korona stworzenia i że zwierzęta nie są, prawda, że człowiek był samotny w raju, Pan Bóg przyprowadza mu zwierzęta, i jest powiedziane, że one nie były dla niego ezer kenegdo, czyli tą y, odpowiednią pomocą, tak? Że Biblia w innych miejscach wyraźnie różnicuje pozycję człowieka w świecie od pozycji innych zwierząt. Nie? Zresztą tak robi cała starożytna filozofia i przez całe wieki my jesteśmy wychowani w, w cywilizacji, w kulturze, która wyraźnie człowieka odróżniła od świata zwierząt i postawiła go na piedestale, zupełnie nawet zrywając jakąkolwiek więź między człowiekiem a zwierzętami. Dzisiaj nauka idzie w, w dokładnie w przeciwnym kierunku, pokazując jak bardzo podobne mamy odczucia, cechy, i, i które mamy y, y, wspólne z wieloma, z wieloma zwierzętami. Nie? A Kohelet już tyś, 2, te 2300 lat temu, bo Księga powstała gdzieś 250 przed Chrystusem w połowie III wieku, to jest późna Księga biblijna, jedna z późniejszych ksiąg biblijnych, i Kohelet twierdzi, że sami z siebie jesteśmy zwierzętami. Nie? No niesamowicie, można powiedzieć, z teologicznego i biblijnego punktu widzenia, bardzo kontrowersyjne zdanie. No ale trzeba sobie jakoś z nim radzić, nie? Z tym Księgą trzeba sobie jakoś radzić, bo może też powiem jeszcze jedną rzecz że Kohelet jest bardzo kontrowersyjną księgą, co próbuję tutaj pokazać na kilku wybranych tylko przykładach, ale proszę y, sobie uświadomić, podam taką ciekawą y, rzecz, że otóż Księga Koheleta nigdy nie była poważnie kwestionowana co do jej miejsca w kanonie biblijnym. Nie była nigdy poważnie kwestionowana. Oczywiście były spory co do Księgi Koheleta, jak co do wielu ksiąg biblijnych, czy ona powinna się znaleźć w kanonie Biblii, czy ona jest natchniona przez Boga, czy właśnie może wprost przeciwnie, że to jest jakaś księga właśnie jakiegoś takiego wywrotowca, Otóż okazuje się, że w przypadku innych ksiąg biblijnych były dużo większe dyskusje i na przykład pewne księgi zostały wykluczone z kanonu biblijnego. Tak, tak zwane księgi deuterokanoniczne dzisiaj wspominają chociażby o księdze Syracha, inny mędrzec został wykluczony z kanonu żydowskiego i w związku z tym w kościołach protestanckich ta księga nie jest w kanonie, jest uważana za apokryf. Tymczasem Kohelet, zarówno Żydzi, jak i pierwsi chrześcijanie, później mamy kościoły, czy to kościół katolicki, czy kościół prawosławny, czy kościoły protestanckie. W żadnym kościele ta księga nie jest kwestionowana, jak, ani jej kanoniczność, jej miejsce w Biblii. Nie? Czyli z jednej strony księga wybitnie kontrowersyjna, wybitnie niespójna i taka można powiedzieć burząca i rozwal wkładająca kij w mrowisko wewnętrznego biblijnego, poukładanego świata, w którym Bóg jest prawda, takim panem historii, rządzi światem zgodnie z porządkiem sprawiedliwości. Ta księga wywraca ten, jakby ten obraz do góry nogami. Mimo to księga nigdy nie była poważnie kwestionowana co do jej kanoniczności. Ona zawsze, czyli, czyli to pokazuje z jednej strony, że ta księga jest potrzebna Biblii, jako może taka swego rodzaju przeciwwaga dla tego właśnie optymistycznego i czasem takiego prostego ujęcia yy, praw teologicznych czy praw religijnych. Nie? Ta księga okazuje się być bardzo potrzebna właśnie Biblii. To jeszcze może taki wniosek gdzieś tam później rozwinę za chwilę. Że ta księga okazuje się bardzo potrzebna jako właśnie przeciwwaga dla prostego ujęcia teologii biblijnej, która nie ujmuje pewnych niuansów i nie ujmuje pewnych zjawisk, które właśnie Kohelet, o, o które właśnie Kohelet pyta. I na które właśnie Kohelet zwraca uwagę, że one są w świecie, że to nie jest tak prosto powiedzieć, że Bóg jest Panem, jest dobry, opiekuje się wszystkim, wszystkich kocha i wszystko w świecie jest piękne. Nie, ludzie stawiali i zawsze stawiają i będą stawiać bardzo radykalne pytania o Boga, nie? Skąd się wzięło zło w świecie? Dlaczego bierze się cierpienie? Dlaczego w raju pojawił się, pojawił się wąż, skoro raj jest symbolem doskonałości? Ten, Gdyby tego węża nie było, dzisiaj wszystko byłoby idealne, tak? Jakby wiele pytań radykalnych ludzie stawiali i stawiają Biblii, i stawiają Bogu, i Kohelet, można powiedzieć, jest głosem ludzi, którzy są w Kościele, czy chcą być w Kościele, są wierzący, albo próbują być wierzący, albo próbują przynajmniej zrozumieć pewne kwestie boże, kwestie teologiczne, ale nie zgadzają się na takie upraszczające ujęcia, nie? Gdzie wszystko jest pięknie, wszystko jest elegancko, prawda? Biblia jest prawda radosną opowieścią o, o, o dobrym Bogu i dobrym stworzeniu, nie? gdzie nie ma żadnego problemu. Kohelet daje głos w świecie ludziom, którzy właśnie, można powiedzieć, myślą krytycznie, nie boją się zadawać trudnych pytań, którzy nie zgadzają się na proste rozwiązania, więc kohelet okazuje się księgą wbrew pozorom bardzo potrzebną Biblii. Mimo tego, że nie do końca pasuje do takiego tradycyjnego ujęcia biblijnego, okazuje się być księgą niezwykle potrzebną Biblii. Nie? Niezwykle potrzebną Biblii. Notabene ja powiem jeszcze coś ciekawszego, że nie tylko, że księga kocheleta nigdy nie była poważnie kwestionowana co do jej kanoniczności, co więcej, w korpusie ksiąg w judaizmie ta księga należy do bardzo ważnego zbioru tak zwanego Chamesz Megillot. Hames Megillot, czyli tak zwany pięć zwojów. Pięć zwojów, czyli pięć ksiąg, które są czytane w judaizmie, w całej tradycji żydowskiej, podczas pięciu najważniejszych świąt żydowskich. Mamy pięć najważniejszych pascha, prześniki, świętotygodni itd., tak święto namiotów. I właśnie Księga Kocheleta, nie tylko, że jest kanoniczna, święta i uznana we wszystkich denominacjach religijnych opiera opartych na Biblii, uznana za Księgę natchnioną, co więcej, jest właśnie, staje się częścią pięciu ksiąg, które są czytane na najważniejsze święta żydowskie. Księga Kochleta paradoksalnie jest czytana właśnie na święto namiotów, czyli święto sukot, które, co ciekawe, jest świętem bardzo radosnym. To jest bardzo radosne, to jest święto, które upamiętnia yy, yy, pobyt Izraelitów na pustyni, mieszkanie w namiotach, jak Bóg ich wyprowadził z niewoli egipskiej, czyli bardzo radosne, bardzo takie można powiedzieć święto wspominające tą świętą opowieść o wyjściu z Egiptu i o Bożym działaniu w życiu narodu. Nie? I podczas tego radosnego święta my słyszymy 38 razy, czy, czy, czy czytelnicy, którzy czytają tę księgę, 38 razy słyszą marność, marność, ulotność, hewel, nieistnienie, nicość, prawda, znikomość, nie? Bardzo ciekawa sprawa, że właśnie w święto namiotów jest czytana księga Koheleta. Ale to ma wielki sens, bo ta księga rzeczywiście jest księgą wielo, wieloaspektową i wcale nie da się jej tak prosto, yy, można powiedzieć, nie da się jej sprowadzić, i jej tak ścisnąć do jednego przesłania, że świat jest marnością i życie jest marnością. Nie? Dobrze, właśnie. kohelet kontrowersyjny. Mówi, że ten sam los spotyka sprawiedliwego, jak i złoczyńcę. No dzisiaj my wiemy, że w teologii dominuje zupełnie inne rozwiązanie tego problemu, bo teologia biblijna dopracowała się eschatologii, gdzie mamy, prawda. Gdzie owszem, na, na ziemi jest ta niesprawiedliwość, Do, to co stwierdził Kochelet, rzeczywiście okazuje się, że tak jest, ale teologia mówi, już Księga Mądrości, Nowy Testament, zwłaszcza mówi, że to wynagrodzenie, to, ta sprawiedliwość dotknie człowieka po śmierci. Tak? Że ostatecznie Bóg odpłaci dobrym za dobrem, a złym złem po śmierci. Tak? Czy to w postaci nieba, piekła, prawda? czy Kościół Katolicki ma jeszcze czyściec, który mówi właśnie o czyszczeniu ze zła i tak dalej, więc teologia dopracowałaś, ale do czego tu zmierzam? Bo ta radykalna myśl Koheleta, że właśnie nie ma sprawiedliwości w świecie, o której twierdzą inne księgi biblijne, że Kohelet mówi, że ten sam los spotyka sprawiedliwego i złoczyńcę, w moim przekonaniu pokazuje, że księga Koheleta jest niesamowicie otwarta na Nowy Testament. To znaczy ta księga całym swoim kontrowersyjnym i radykalnym głosem woła o właśnie nowe rozwiązania teologiczne ta księga po prostu też dlatego jest niezbędna w Biblii moim przekonaniu bo ona pokazuje że ta radosna twórczość wcześniejsza gdzie Bóg jest tym właśnie opiekunem który za dobre wynagradza a za złe karze Kohelet mówi że to w świecie nie działa w świecie starego testamentu który był zamknięty do doczesności w doczesnym życiu człowieka w ziemskim życiu człowieka to nie działa, że sprawiedliwi do, mają dobrze, a y, złoczyńcy, y, przestępcy, y, prawda, jacyś malwersanci, y, że, że im się wiedzie źle. Często jest, Kochel mówi bardzo słusznie i tak, tak dzisiaj każdy z nas to zauważy, nie? że dzisiaj jest przeciwnie. Czasem ktoś, to dokonał wielkiego zła, wielkiego przekrętu, czasem wiedzie mu się bardzo dobrze. Nie? Ma tym lepiej w życiu, im więcej oszukał, im więcej nie wiem, ukradł itd., nie? i tak dalej. I Kohele to zauważa. Czyli księga Kocheleta też dlatego jest niezbędna w Biblii bo ona radykalnie woła o nowe rozwiązania teologiczne, radykalnie woła, o, ja bym powiedział, nawet o czas mesjański, radykalnie woła o, 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 o kompletne zmiany paradygmatu teologicznego, że to nie jest tak prosto wyjaśnić człowiekowi, że Bóg jest dobry, jak będziemy dobrzy, to będziemy mieć dobrze, prawda? W świecie, mówi, tak to nie działa. W świecie wcale to nie jest takie proste. W świecie dzieje się coś takiego, jak Holokaust wydarzyło się, czy inne inne potężne katastrofy, potężne jakby cierpienie, które non stop się dokonuje, tak? Cierpienie ludzi i zwierząt jest tak wielkie, że wielu ludzi odchodzi od wiary tylko z tego powodu. Znaczy tylko. To jest potężny powód, który może zakwestionować wiarę ludzi w Boga, nie? Ogrom cierpienia, jaki dokonuje się w świecie, nie? Nieustannie. Cierpienia zwierząt, chorób, śmierci, mutacji, wymierania, Niesamowicie, niesamowity ogrom, jakby, to, to nie wiem, zebrać w jedno cierpienie, które tylko w tym momencie się dokonuje, zwierząt i ludzi, nie? A co dopiero na przestrzeni całej historii, nie? To jest ogromne pytanie, które ludzie stawiają. I Kohelet właśnie jest takim mędrcem, który właśnie nie, nie boi się stawiać tego typu pytań i nie boi się stwierdzić, że dotychczasowe rozwiązania teologiczne nie działają, że do, do, dotychczasowe wyjaśnienia religijne, czy takie, prawda, mądrościowe yy, przypowiastki ludzi wiary że one nie działają, że one go nie przekonują, nie? I popatrzcie, jakie to jest ważne, żeby Kohelet był takim mędrcem, który właśnie daje głos ludziom, a takich ludzi dzisiaj jest y, ogrom w świecie, nie? Którzy właśnie zadają tak bardzo radykalne pytania, bo no, nie zgadzają się na to, czego byli uczeni chociażby jeszcze na katechezie. To znaczy, to im, to im nie do końca pasuje, czy y, nie spełnia ich, y, można powiedzieć, intelektualnych pytań, nie odpowiada na te pytania, nie? I w tym przypadku, właśnie w tym znaczeniu, Kohelet jest takim niesamowitym mędrcem, niesamowitym człowiekiem, niesamowitym odważnym myślicielem, właśnie działający gdzieś na pograniczu, można powiedzieć, takiej ortodoksji biblijnej. Bo słowo Kohelet w ogóle tego nie powiedziałem, bo tak jak mówię, ten wykład to nie jest wykład o całej księdze Koheleta, bo to trzeba było serię wykładów zrobić. Ja tutaj tylko chcę dotykać tych kontrowersji i pokazać, dlaczego ta księga, jak uważam, że jest bardzo ważna w Biblii, wbrew temu, że nie do końca mieści się w kanonie biblijnym to yy, chcę powiedzieć, że księga że Kohelet, nie mówiłem tego, że w ogóle słowo Kohelet to nie jest wcale imię. Kohelet pochodzi od, od słowa kahal, które znaczy yy, funkcję w społeczności. kachal znaczy gromadzić, zbierać. Najczęściej chodziło o zebranie liturgiczne, zebranie kultyczne. Kohelet to jest tym, który albo który gromadzi taką wspólnotę, kahal czyli wspólnotę, od tego mamy greckie eklezja, eklezja, czyli kościół, zgromadzenie, wspólnota, zbór. Nie? Kohelet jest tym, który gromadzi, który gromadzi, albo jest tym, który jest nauczycielem na takim zgromadzeniu. Tylko że właśnie chcę powiedzieć, że Kohelet wcale nie był tak w centrum biblijnego nauczania. On raczej był gdzieś na, na marginesie, raczej był gdzieś na, na peryferiach tutaj tej, można powiedzieć, jerozolimskiej teologii wokół świątyni jerozolimskiej zgromadzonej czy jerozolimskich szkół. On raczej był takim mędrcem, który nie tyle uczył dzieci Podstaw mądrości, tylko raczej prowadził taką mądrościową szkołę dla dorosłych, którzy właśnie poszukiwali odpowiedzi na różne, czasem trudne pytania. Więc kohelet nie mieści właśnie w tym znaczeniu kohelet jest tym mędrcem, tym, zwoły, tym, który zwołuje zgromadzenie albo tym, który naucza na tym zgromadzeniu, słowo kachal to oznacza. Od tego mamy kohelet. Ale to zgromadzenie jest właśnie gdzieś tam na raczej yy, słucha go mniej niż więcej, mniejszość niż większość. Nie? Kohelet, kachal. W ogóle słowo kohelet to jest też ciekawe, to jest jeszcze temat na inny w ogóle, gdzieś tam na inne rozważanie. To jest w ogóle rzeczownik w formie żeńskiej, to jest fem, femininum. Ko, powinno być kochel męskie. I imię słów mę, męskiej, zwołujący, powinno być kochel. A mamy kohele, czyli dosłownie zwołująca. Na tej podstawie niektórzy twierdzili, że kohelet jest kobietą. Kohelet jest kobietą, tak? Tak jak niektórzy wołali, Kopernik jest kobietą w znanym filmie. Tak, tutaj niektórzy mogliby stwierdzić, że faktycznie kohelet jest kobietą. No jest coś na, jest coś na rzeczy, bo to imię, czy to, to, ta funkcja raczej, którą nosi nasz bohater, to jest forma żeńska. Kochelet oznacza, oznaczałoby zwołująca tak? albo nauczająca, tak? bo K -K kohelet często się tłumaczy jako nauczyciel, ten, który poucza. Tak naprawdę to jest forma żeńska. Bo tu jest, tu jest wiele, jak widzicie, wiele takich ciekawostek, które... Dopiero po właśnie po dużym wgłębianiu się w księgę Kochleta, dopiero zaczynają się nam odsłaniać i to bardzo powoli, bardzo powoli. Są jeszcze takie dwa czy teksty, dwa takie teksty, które uważa się za bardzo kontrowersyjne w księdze Kochleta. Mianowicie to są teksty dotyczące kobiet. Otóż yy, niektórzy nazwali księ yy, księgę Kochleta czy samego Kochleta mizoginistą. Czyli człowiekiem, który jest bardzo niechętnie, patrzy na kobietę. Niektórzy nawet twierdzili, że może był zraniony w swoim związku jakimś z kobietą, może został zdradzony, no bo ma bardzo złe zdanie o kobietach. I dwa cytaty, które tu przytoczyłem, właśnie o tym mówią. Ja zaraz powiem, że ja się z tymi zdaniami nie zgadzam, to znaczy nie zgadzam się z tłumaczeniem tych zdań. Ale przeczytajmy najpierw w klasycznym, bo sprawdzałem w większości tłumaczeń biblijnych, funkcjonuje takie właśnie tłumaczenie, albo podobne, które właśnie yy, mówi o wszystkich kobietach. I Kohelet mówi mi w siódmym rozdziale, w 26 wersecie, mówi tak I odkryłem, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siecią, serce jest sidłem, a ręce więzami. Kto jest Bogu miły, ten się od niej ustrzeże, lecz grzesznika ona usiedli. No bardzo złe zdanie o kobietach. Naprawdę, jeżeli tutaj Kohelet faktycznie to twierdzi, no to można powiedzieć, że jest rodzajem takiego skrzywdzonego przez kobietę albo jakiegoś mizoginistę, który no, ma, ma bardzo nieprzychylne... Zdanie na temat kobiet. Drugi taki cytat, który się pojawia za dwa wersety. Dwa wersety po pierwszym, mówi tak: Znalazłem jednego prawego mężczyznę pośród tysiąca, ale kobiety prawej w tej liczbie nie znalazłem. Czyli Kohelet ma to jest zdanie generalnie złe o wszystkich ludziach, bo mówi, że na tysiąc ludzi, na tysiąc mężczyzn, tylko jednego znalazł prawego. To jest bardzo złe zdanie. Generalnie o, o nas wszystkich, o sobie i o nas wszystkich. Kohelet jest to jakim, można powiedzieć, takim huma, takim pesymistą humanistycznym czy takim humanistą yy, o, o pewnym, takim pesymistycznym spojrzeniu na ludzkość jako całość, że mówi, że wśród mężczyzn znalazł jednego mądrego czy jednego prawego, a wśród kobiet żadnej. Więc byłyby te, te zdania, no to, to, to zdanie, o ile jest w ogóle, powiedzmy, pesymistyczne i kontrowersyjne, no to jeszcze bardziej jest kontrowersyjne dla kobiet, tak? no bo tego mężczyznę przynajmniej jednego wśród tysiąca, a kobiety żadnej. Nie? Ale spróbuj Wam teraz pokazać, że to tłumaczenie wcale nie jest najlepsze, jakie powinno być. Otóż zobaczmy sobie tutaj y, ten tekst w Biblii. Proszę bardzo, już tutaj mam przygotowany tekst hebrajski. Pierwszy weźmy sobie najpierw ten werset 26. Może tutaj przejdźmy ten 26. Właśnie to, co mówi Kohelet, przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest sidłem i tak dalej. I tak mówi, i to zdanie. Zwłaszcza chodzi o ten spójnik. Bo bo jeżeli faktycznie powiemy, że gorszą niż śmierć jest kobieta, bo coś tam, coś tam, to to wydaje się wyraźnie sugerować, że koheletowi chodzi o każdą kobietę. Tymczasem w języku hebrajskim mamy tutaj haish, czyli kobieta rzeczywiście, mamy asher, czyli nie tyle mamy powiedziane bo, co ten zaimek mógłby być interpretowany jako bo, ale asher w dosłownym rozumieniu oznacza która. Innymi słowy, ten tekst można równie dobrze zrozumieć, że Kohelet mówi tak, że przekonałem się, iż bardziej gorzką niż śmierć jest ta kobieta, która jest siecią, sidłem jej ręce, jej serce, a ręce więziami. I to ta kobieta, kto, kto Bogu jest miły, to od takiej kobiety się ustrzeże. Innymi słowy, dobre czy inne przetłumaczenie Zaimka, który tu się pojawia, Aszerchi, który dosłownie asher znaczy, która, który wskazuje, że wcale Kohelet nie jest takim mizoginistą, to znaczy nie mówi o, nie mówi o kobiecie, to, to, to nie jest jakaś norma, to nie mówi, że, że każda kobieta, tak jak tutaj sugeruje nam tłumaczenie Biblii Tysiąclecia. Kohelet mówi, że to ta kobieta, która właśnie jest siecią, usiedli mężczyznę, jej ręce są więzami, że to taka kobieta rzeczywiście, mężczyzna powinien się wystrzegać takiej kobiety. Tak? Czyli tutaj jest mowa tylko o pewnym, pewnym rodzaju kobiety. Więc, więc to, to zwykłe taka ingerencja w jeden z przyjmek, a która tu jest jak najbardziej możliwa, daje nam zupełnie inne rozumienie. I trochę podobna rzecz, może inna, ale również yy, inaczej można zrozumieć ten werset 28, czyli ten drugi cytat, który przeczytałem. Mianowicie Kochelet mówi: Tak, znalazłem jednego prawego mężczyznę pośród tysiąca, ale kobiety prawej w tej liczbie nie znalazłem. Problem w tym tekście polega na tym, że tu mamy tak loma sati", Adam echat meelef macati weisha wehol ele lo macati. Czyli mamy dosłownie tak, jak jakbym to przetłumaczył. Adam to pewnie każdy wie, Adam znaczy człowiek. Mężczyzna, ale też w ogóle człowiek. Czyli tak, człowieka albo mężczyzny ani jednego z tysiąca nie. Przepraszam, mężczyznę jednego z tysiąca znalazłem, a kobiety spośród tysiąca nie znalazłem. Uwaga! Co, czego nie ma w tekście hebrajskiego, co nam dodaje dwa razy tekst tłumaczenia Biblii Tysiąclecia? Nie ma słowa prawego ani prawej. Popatrzcie, że tekst Biblii Tysiąclecia dwa razy dodaje słowo, którego w tekście hebrajskim żadny, żaden raz nie ma, nawet jeden. A tu zostało dwa razy dodane. Ten tekst niekoniecznie mówi o tym, że tu chodzi o prawego mężczyznę, że jednego znalazłem tylko prawego wśród tysiąca, a kobiety żadnej. Ten tekst można. Bo ten tekst dosłownie mówi tak że mężczyzny jednego znalazłem wśród tysiąca, a kobiety wśród tysiąca żadnej nie znalazłem. Co co Kohelet mógł mieć na myśli? Otóż ja myślę, że istotny jest tu czasownik ma-ca, dlatego że tak naprawdę wszystko rozbija się o ten czasownik. Co to znaczy, że Kohelet wśród tysiąca mężczyzn jednego znalazł, a, a kobiety yy jednej ani jednej nie? Otóż czasownik ma-ca, zwłaszcza kiedy jest powiązany z czynnościami umysłowymi, tak jak wydaje się, że jest w tym tekście, może oznaczać znaleźć rozumienie kogoś, czyli zrozumieć kogoś. Znaleźć kogoś, oznacza zrozumieć kogoś. W tym sensie, że ja znalazłem, kim jest ten człowiek, czym on jest, co on myśli, co on, co on mówi, o czym on jakby marzy. M Maca może oznaczać pewnego rodzaju zrozumienie. I ten tekst może o tym mówić. Że jednego że tak naprawdę Kohel pokazuje tutaj, że my nie, nie wnikniemy w drugiego człowieka do końca że jednego mężczyznę, bo on jest mężczyzną, no to jeszcze udało mu się jednego mężczyznę spośród tysiąca zrozumieć, że gdzieś tam jakiś wspólny dzień, że gdzieś on potrafił tak wejść w głąb przynajmniej jednego, ale kobiety, no jak on jako mężczyzna, kobiety nie zrozumie, trudniej mu to zrozumieć, nie? Innymi słowy, ten tekst yy, yy, wydaje się, że wcale nie musi brzmieć mizogenistycznie i, yy, i tak jak tutaj że dodaje, trzeba, do, trzeba dodawać jakieś przymiotniki, które no, sprawiają, że, że to zdanie brzmi bardzo negatywnie, generalnie brzmi negatywnie, fatalnie brzmi o ludziach, fatalne zdanie o ludziach, miałby koleczny w tym, w tym przypadku. A, ale, że, ale że ten cytat można rozumieć, że Kohelet mówi tak, że jednego mężczyznę wśród tysiąca zrozumiałem. Kobiety wśród tysiąca nie zrozumiałem. To znaczy, że on pokazuje, że każdy człowiek jest na tyle inny, jest na tyle innym światem. Oczywiście my siebie nawzajem rozumiemy, chociażby mówiąc do siebie, ja mówię do was teraz i tak dalej, ale chodzi, chodzi tu o zrozumienie takie dogłębne, takie w pełni, takie, takie przenikające, tak? Że o ile jeszcze mężczyźne mężczyźnie łatwiej może zrozumieć troszkę, to świat kobiet, mężczyźnie, a na przykład kobietom świat mężczyzn trudniej, nie? No więc. więc jak widzimy, te zdania, które wypowiada Kochele o kobietach i które w Biblii tysiąclecia są przetłumaczone jako zdania bardzo brzmiące mizoginistycznie i kontrowersyjnie i nawet, nawet bym powiedział, że tak obraźliwie dla kobiet, bo tak trzeba wprost powiedzieć, jeżeli te zdania to oznaczają, to są obraźliwe dla kobiet, to trzeba powiedzieć, że spokojnie można te zdania przetłumaczyć inaczej w ten sposób, że... Kochelet tutaj raczej wnika w pewne tajemnice, głębie relacji męsko-damskich, czy właśnie między kobietą a mężczyzną. Tak. No i teraz już zmierzając powoli do podsumowania naszego tego, tego tutaj wykładu. Otóż ta wielość cytatów, które są albo ze sobą sprzeczne, albo są kontrowersyjne, albo są heterodoksyjne, nieortodoksyjne, sprawia, że Kochelet na przestrzeni historii egzegezy był rozumiany. No, powiem Wam, zobaczcie, tutaj te, zaraz wymienię te najważniejsze. Opinie na temat księgi Koheleta, ale to są skrajne znowu opinie. Od ym, zdeklarowanego ateisty, bo tak na przykład Gerhard von, von Rad, taki wielki badacz. Gerhard von Rad, to jest wielki niemiecki teolog biblijny z XX wieku, pierwszej połowy. Napisał wielką teologię Starego Testamentu, bardzo znany badacz. On twierdzi, że Kohelet jest ateistą. On twierdzi, co ciekawe, niesamowite, autor biblijny, natchniony przez Boga, autor księgi, która znajduje się w Biblii, zdaniem Gerharda von Rad'a jest ateistą jeden z autorów Biblii coś niesamowitego. Z kolei inny badacz, np. przykład kardynał Rawazi właśnie, mówi o nim jako głęboko wierzący człowiek. No więc tak jak y, trudno nam y, y, księgę Koheleta Przeczytać jako całość, bo widzimy w niej sprzeczności. Tak na temat Księgi Koheleta powstało właśnie wiele różnych opinii. I tutaj tylko wymieniam, że niektórzy uważają, że jest stoikiem, prawda? Wyznamy pogląd stoicyzmu, prawda? Że tak naprawdę trzeba się oderwać od dóbr, przyjemności tego świata, żeby żeby jakby przejść, stanąć ponad pewnymi takimi, można powiedzieć, pokusami czy życiem człowieka, nie? Inni mówili, że jest może neurotykiem, może właśnie te różne opinie wynikają z tego, że on raz tak, raz tak, raz, prawda, że jakieś ma tutaj. Taki trochę bałagan w głowie czy w umyśle. Inni mówią z kolei epikurejczyk. Epikureizm to jest właśnie od epikura to cieszenie się życiem, tak? radość życia i tak dalej. Inni z kolei mówią agnostyk, czyli właśnie taki niepewny co do istnienia Boga, tak? albo co do poznania, możliwości poznania Boga. Nie? Inni z kolei mówią, że to dekonstrukcjonista. Dekonstrukcjonist to jest współczesny dwudziestowieczny prąd w literaturze. Dekonstrukcja. Oznacza takie podejście do, do interpretacji tekstu literackiego, które wywraca bebechy tego tekstu, po to, czyli tak właśnie dokonuje dekonstrukcji, czyli jakby rozebrania tego tekstu na czynniki pierwsze, ale nie po to, żeby ten tekst skrytykować, tylko żeby właśnie dokopać się do pierwotnych intencji, idei i myśli. Nie? I niektórzy mówią, że właśnie Kohelet jest rodzajem takiego starożytnego dekonstrukcjonisty. Nie? Inni mówią, że fatalista, to znaczy, że uważa, że, los, że przypadek rządzi wszystkim, los rządzi wszystkim. Takie fatum. Nie? Inni z kolei mówią, że jest racjonalistą, właśnie, że to jest bardzo racjonalny, taki zdroworozsądkowy, nawet zimny racjonalista. Nie? Właśnie ateista, opty... niektórzy, niektórzy mówią z kolei optymista, nie? niektórzy y, mówią, że prawda, pesymista, y, skrajny, niektórzy, że optymista, y, właśnie ateista, znowu inni wie, człowiek głęboko wierzący, egzystencjalista, o proszę bardzo, mamy nawet egzystencjalizm jako prąd w, też prawda, w filozofii, w literaturze. Tutaj Kohelet byłby takim prareprezentantem pra takiego nurtu egzy egzystencjalizmu. Inni z kolei mówią, że w ogóle jest hedonistą, czyli takim po prostu ciesz się życiem. tak? Hedonizm jako radość życia, w sensie czy tak naprawdę, że najważniejsza w życiu jest właśnie przyjemność czy radość. Nie? No, bo, no bo mamy takie zdania w Księdze Koheleta, które możemy yy, sklasyfikować, że Kohelet faktycznie wypowiada, można powiedzieć, takie standardowe zdania yy, hedoniz, hedoniz, hedonistyczne. Nie? I tu pokazuję jeszcze takie przykłady już z konkretnymi cytatami badaczy. Nie? Roland Murphy, wspomniany na początku wykładu przeze mnie, mówi, że Kohelet jest tak naprawdę sceptykiem. Właśnie, że on podchodzi z takim dużym sceptycyzmem do y, zastanych tradycji, do zastanych myśli, że takim jest właśnie, że dominującym w jego księdze jest sceptycyzm. Y. Bray mówi, że Kohelet jest kaznodzieją radości. No jakże inne podejście, jakże inna w ogóle interpretacja tej księgi. Nie? Kaznodzieja radości. Inny jeszcze badacz mówi, że Kohelet jest rozczarowany doświadczeniem, nie? jako taki właśnie rozczarowany życiem, czy rozczarowany doświadczeniem. Jeszcze właśnie Glaser mówi, na przykład, że Kohelet, to tak naprawdę Księga Koleta ma uchwycić proces szczęścia albo poszukiwania szczęścia. Nie? Że, w, że Księga Koleta tak naprawdę dotyczy tego, co jest najważniejsze w naszym życiu, czyli dążenie do szczęścia. Bo rzeczywiście tak jest, my dążymy do, do bycia szczęśliwymi, tak? Chcemy być szczęśliwi i yy, Biblia też nam obiecuje szczęście, tak? Więc to jest rzeczywiście najważniejsze coś, do czego dążymy w życiu. I Glasser właśnie twierdzi, że Kohelet jakby do, do, że księga Koheleta dotyka tego aspektu mądrości, życia. Chob dotyka cierpienia, inne księgi mądrościowe, pieśń nad pieśniami dotyczy miłości, prawda? Czyli mamy różne aspekty życia a Kohelet dotyka tego najważniejszego procesu w życiu człowieka, czyli procesu poszukiwania i dążenia do szczęścia. Nie? Z kolei właśnie Gerhard von Rad, obojętny teolog, albo Gerhard von Rad też stwierdził o nim, że jest praktycznym ateistą. Niesamowite. A Gerhard von Rad jest takim wielkim niemieckim biblistą teologiem. Kohelet, poprzednik Ewangelii. To jest piękne zdanie kardynała Bea, bo właśnie tak jak wspomniałem, że Kohelet jest tutaj tym człowiekiem, który radykalnie mówi, prawda, sprawdzam, i pokazuje niewystarczalność pewnej teologii, zwłaszcza ważny aspektu teologii Starego Testamentu. Czyli zasady odpłaty, zasady retrybucji, zasady porządku w świecie, zasady sprawiedliwości. Kohelet mówi, to nie działa. Tak? I dlatego y, niektórzy właśnie badacze pokazują pięknie, że Księga Koheleta jest księgą, która właśnie aż woła o nowe rozwiązania teologiczne, tak jak powiedziałem, woła o Nowy Testament, można by powiedzieć, czy woła o nowe jakby nowe ujęcie właśnie tej koncepcji Boga i człowieka. Nie? No i inni, Kohelet epikurejczyk, czy właśnie Kohelet dekonstrukcjonista, czy yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc, yy, bo pytanie zasadnicze jest takie, czy my rzeczywiście musimy Godzić te wszystkie obrazy, bo często ja w egzemplarzu spotykam faktycznie, kolet mówi tak, tutaj mówi to, tutaj mówi to. Spróbujmy z tego wycisnąć jedną myśl i nazwać Koheleta jednym właśnie, jednym takim, prawda, określeniem. Ja się tak z czasem zastanawiam, czy rzeczywiście my musimy. Ja dlatego podałem właśnie tam różność, tą wielość opinii na temat księgi Koheleta, dlatego właśnie przytaczam, żeby zadać, żeby zadać pod koniec tutaj już naszego wykładu pytanie, czy rzeczywiście my musimy Koheleta sprowadzić tylko do jednej miary. Nie? Czy czasem nie jest tak, że ta księga Kochleta jest swego rodzaju zagadką, bo o tym nie mówiłem, ale proszę pamiętać, że mędrcy biblijni, czy w ogóle mądrość na starożytnym Bliskim Wschodzie, lubi taki gatunek literacki, jakim jest zagadka. Zagadka to jest taka forma, nie tylko, tak jak my mówimy, zagadka, na przykład, nie wiem, ta, prawda, coś zadamy, pytanie, zagadka, prawda, ile jest 5 razy 3? Nie, zagadka to jest pewna forma, taka poetycka czy forma literacka, która ujmuje jakąś treść w taki nietypowy sposób, taki inny, taki, który każe się zastanowić, każe trochę odgadnąć, jaka jest myśl autora tego, tej danej fraszki czy, czy tego danego tekstu. Tak? Czyli zagadkę tu rozumiem szerzej, jako pewien może, nawet nie, może gatunek literacki, albo jako pewną formę, taką, yy, która jest obecna w tekstach mądrościowych Starożytnego Wschodu. I czy czasem właśnie księga Koheleta nie jest formą tego takiej, takiej literackiej, filozoficznej czagatki, nie? Że tak naprawdę Kohelet daje czytelnikowi bardziej do myślenia i nie pozwala się sprowadzić do jednego tylko określenia – aha, Kohelet to jest optymista, aha, Kohelet to jest agnostyk albo Kohelet to jest realista, nie? Że być może właśnie w tej księdze dochodzą do głosu bardzo różne ujęcia i Kohelet robi to w sposób bardzo celowy. Na końcu chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Która w całej tej dyskusji czasem umyka. Niestety, ale czasem umyka. Bo nigdzie, popatrzcie, proszę zobaczyć, że nigdzie w, tej, w tych pojęciach praktycznie nie pojawiło się słowo, że Kohelet jest teologiem. Raczej, no bo pojęcia hedonista, epikurejczyk, prawda, egzystencjalista, dekonstrukcjonista, to są raczej pojęcia z dziedziny literatury albo filozofii. Czyli raczej, raczej tutaj. W tych różnych ujęciach widzimy Koheleta jako z perspektywy filozoficznej czy, czy, czy literaturoznawczej. A chciałbym zadać pytanie, czy, 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 czy czasem Kohelet nie jest faktycznie teologiem, czyli czy on, czy, czy on nie ma coś ważnego do powiedzenia o Bogu? I muszę powiedzieć, że tutaj mnie zawsze z, uderzała w księdze Koheleta jedna rzecz. Mianowicie Kohelet w swojej księdze wszystko poddaje kategorii marności. Wszystko jest marnością. Mówi o na przykład dobrach doczesnych, to jest marne. Mówi o przyjemnościach, to jest, mar, to jest ulotne. Bo marność, już powiedzieliśmy, ten termin hewel oznacza ulotność, przelot, prawda? Takie przemijanie. Mówi o na przykład powodzeniu w życiu, to jest hewel. Mówi o innych rzeczach, to jest Hebel. Nawet mówi o mądrości, największym celu Biblii, dla Biblii człowieka żyjącego na Ziemi, również mówi, że to jest hewel. Czyli, czyli Kohelet przechodzi przez różne etapy życia ludzkiego, miłość, relacje, dobra yy, i tak dalej. I mówi, że ostatecznie wszystko jest hewel, wszystko jest tak, jak ten parawodna, ten dymek, parawodna. Tylko jednej kategorii ze wszystkich, które człowiek, przez które człowiek Kohelet przechodzi, tylko jednej kategorii Kohelet nie poddaje yy, właśnie yy, słowu marność. Czyli jednej kategorii nie poddaje pod ten system hewel. Tą kategorią jest Bóg. Tym słowem, tym, tą myślą, tą prawdą, tą, tym pojęciem jest Bóg. Czyli, i co ciekawe, druga rzecz, żeby to pokazać, że kolet rzeczywiście, w moim przekonaniu, jest teologiem. Jedną rzecz, że on wszystko poddaje kategorii marności, ale nie Boga. A druga rzecz, jedyne słowo, które częściej pojawia się w księdze Koheleta od słowa marność, właśnie od tego słowa Hewel, które, tak, tak jak powiedziałem, pada w tej księdze 38 razy. To jest słowo Bóg. I uwaga, pada 39 razy, czyli tak jakby o jeden raz więcej. Trochę to, trochę to wygląda tak, jakby Kohelet starał się w swojej księdze zrobić tak, żeby do... jeszcze tu słowo Bóg, jeszcze tu słowo Bóg, żeby zrobić ostatecznie, żeby wyszło, że to słowo jest przynajmniej o raz więcej niż słowo marność. I rzeczywiście tak jest, że o ile słowo marność w księdze Koheleta pojawia się 38 razy, to słowo Elohim pojawia się 39 razy. Jeszcze inaczej, żeby ująć tą prawdę. W Księdze Koheleta jedynym pewnikiem w tym świecie niepewnym, w tym świecie, w którym podważył tak naprawdę Kohelet wszystko, co było takie do tej pory uważane za stabilne i sprawdzone, jedynym pewnikiem w tym niepewnym świecie dla Koheleta jest kategoria Pana Boga. Dla, Ko dla Koheleta jest kategoria Boga. Nie? Więc rzeczywiście na księgę, Oczywiście ten Pan Bóg Koheleta jest inny niż w Księgach biblijnych pozostałych, bo na przykład Kohelet nie, mówi, nie modli się w tej Księdze, nie mówi ty do Boga, zawsze mówi on. Mówi w trzeciej osobie do Boga, a nie w drugiej, nie? Ten Bóg Koheleta będzie troszkę oddalony, ale jed... i tam mamy wiele innych, ja tak mówię, nie wchodzę w ogóle w całą tutaj jakby rozważania na ten temat, ja tylko chcę zaznaczyć i zasugerować coś, co, co, co często umyka badaczom, mianowicie właśnie to, że w Księdze Koheleta, kiedy mamy tyle nazw, określeń, że to jest optymista, hedonista czy epikurejczyk, to że czasem nam umyka to słowo teolog, że Kohelet, poddając wszystko kategorii marności, Zostawia sobie to jedno słowo i tą jedną rzeczywistość, która jest dla niego takim pewnikiem, o którą, o który, słowo, o którym może się oprzeć. Tak? Słowo, o którym się może oprzeć. I kończąc, księga Kochleta. Może nawet pokażmy sobie tego naszego Kochleta jeszcze, żeby zobaczyć przynajmniej jedno może wyobrażenie. Takie znane, chyba najbardziej wybrałem, najbardziej sławne, najbardziej znane wyobrażenie Kochleta, mianowicie wyobrażenie yy, yy, słynnego Gustawa Dora. To jest taki XIX-wieczny francuski rysownik, malarz, to chyba jeden z najsławniejszych na świecie y, takich rysowników, jeżeli chodzi o sceny biblijne. Tak? On portretuje, pro, por, robił setki wielkich portretów właśnie postaci scen biblijnych, Gustav Dor. No i właśnie tutaj mamy y, Kocheleta, mędrca, który zasiada sobie, prawda, mamy y, otoczony jest pismami, on studiuje te pisma, ale ma też jakieś pióro w ręku, więc on też pisze. Bada świat, czyta, sam spisuje swoją księgę, tak? Mędrzec Kochelet. No i właśnie ten nasz mędrzec no, zastanawia się nad światem. I to, czym chciałbym zakończyć tą księgę, to podsumowanie. Mianowicie w podsumowaniu, chciałbym powiedzieć to, że rzeczywiście wydaje mi się, że ta księga, bo wracamy do pytania, które postawiłem na początku. Co ta księga robi w Biblii? Księga, która łamie ten klasyczny biblijny porządek, która dyskutuje z innymi księgami biblijnymi, która podważa różne prawdy biblijne, która wydaje się księgom nawet. Dosyć taką kontrowersyjną ma stwierdzenia, które no, oburzają wielu czytelników i z którymi ludzie się nie zgadzają, czy ch nie chcą się zgadzać. Otóż ta księga właśnie wydaje mi się koniecznym elementem y, Biblii, jako księga, która daje też miejsce, można powiedzieć, ludziom, którzy właśnie poszukują w wierze y, y, jakiegoś swojego, swojej przestrzeni. Tak? Poszukują w wierze swojej przestrzeni. Nie chcą się zgadzać na takie praszczające, często redukujące podejścia, które tylko tak prawda mają przyklepać to co już było i nie wchodzą w jakieś głębsze problemy, zagadnienia i pytania. Kohelet jest właśnie miejscem w Biblii i księgą, która zaprasza czytelnika do znalezienia swojego własnego miejsca właśnie w bycia takim czytelnikiem Biblii. Kohelet jest takim odważnym kontestatorem odważnym myślicielem, który zaprasza i zachęca właśnie do stawiania sobie, do zadawania bardzo ważnych, bardzo radykalnych, bardzo wielu ważnych pytań. I w tym aspekcie Koheleta jako teologa yy, ważne jest, żeby podkreślić jeszcze ten aspekt wiary Koheleta, bo to jest wiara, moim zdaniem, która jest bardzo trudną wiarą, w tym sensie, że to, wiara, wiara, to jest wiara, która jest pozbawiona takich oparć, oparć, w sensie tradycyjnego myślenia, tradycyjnej teologii, oparć wcześniejszych pobożnościowych regułek. Zresztą może tutaj przeczytam fragment, który, którym też yy, gdzieś tam zawarłem w moim artykule, który dobrze, dobrze oddaje tę myśl. Wiara Kocheleta jest zatem poddana wielkiej próbie, jak wiara Abrahama, gdy szedł na górę Moria, jak wiara Mojżesza, gdy stanął nad brzegiem Morza Sitowia, czy jak wiara Hioba, gdy utracił wszystko. Kochelet nie ma nic, na czym mógłby swą wiarę oprzeć. Nie ma doświadczenia Bożej miłości, Bożej bliskości, nie ma dowodów na może działanie na korzyść człowieka. Odebrana mu jest także ostatecznie nadzieja na, na jakąkolwiek odpłatę za dobre i mądre pobożne życie, które bez wątpienia kohelet wiedzie. Jest to próba wiary, być może najcięższa w historii bohaterów Biblii. Kohelet, kohelet trwając w niej, wykazuje wielką powściągliwość. Nie ocenia Boga, nie krytykuje, nie narzeka na swój los. Wydaje się zrezygnowany i zawiedziony, ale pogodzony z ludzką kondycją. W tym wszystkim zachowuje opanowanie, którego Hiobowi zabrakło. I jeszcze taki cytat kończący. Wydaje się, że Księga Kochleta jest potrzebna Biblii jako przeciwwaga spokojnej pewności jej bohaterów i bezrefleksyjnej bez wiary jej czytelników. Dzieło Koheleta reprezentuje w całości Pism Świętych tak zwany moment konieczny. Obecność tej księgi w kanonie biblijnym świadczy, że w chrześcijaństwie musi być miejsce dla tych, którzy nie doświadczają Boga, którzy Boga nie słyszą, a z drugiej strony doświadczają nierozstrzygalnej niepewności i niesprawiedliwości życia. No więc to podsumowanie właśnie ma pokazać, że księga Koheleta jest rzeczywiście księgą o ogromnej głębi, nie tylko o Koheleta jako yy, prawda, sceptyka czy stoika ale również Kocheleta jako teologa, jako człowieka, który zmaga się właśnie z własną wiarą, z wiarą w Boga. Kochani, tak nieskromnie przypomnę, że nieśmiało przypomnę, że mam uruchomionego Patronite'a. Jeżeli chcecie, żeby filmy pokazywały się tak często jak teraz, albo jeszcze częściej, to bardzo serdecznie zapraszam do wsparcia mnie na kanale, Patron na profilu Patronite. Wiecie, że nie, uruchomiłem, nie uruchamiam reklam w trakcie wykładów, żebyście mieli wygodę słuchania. Pewnie bym z tego też jakieś miał tam grosze zarobione, ale właśnie chcę, żeby wykłady były bez reklam i dlatego liczę na wsparcie na Patronajcie, żebym mógł dalej tutaj działać na YouTubie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.